Michał Nowak, zapraszam na sport. Radom jak Radom w sobotę 26 września w meczu piątej kolejki Fortuna pierwszej ligi zagra w Łęcznej z tamtejszym Górnikiem. Rywale, podobnie jak Zieloni, w trzech meczach zgromadzili komplet punktów. Piłkarze Radomiaka Radom podczas minionego weekendu odpoczywali, bo ich mecz z Puszczą Niepołomice nie doszedł do skutku. Rywale poinformowali o zarażeniach COVID-19 w drużynie. Na szukanie sparring partnera było za późno, ale za to kilku zawodników, którzy do tej pory od trenera Dariusza Banasika otrzymywali mniej minut grania, pojechało na mecz rezerw do Białobrzegów. Radomiak zagra w Łęcznej wzmocniony dwoma zawodnikami. W mijającym tygodniu do drużyny dołączyli pomocnik Mateusz Radecki, dla którego jest to powrót do Zielonych, a także obrońca Łukasz Wiech. Początek meczu Radomiaka z Górnikiem w Łęcznej w sobotę o godzinie 16. Radomiak do tej pory rozegrał trzy mecze, w których zdobył komplet punktów. Rywal wprawdzie jest beniaminkiem tej klasy rozgrywkowej, ale w trzech starciach również zanotował komplet punktów, a ponadto nie stracił ani jednej bramki. Bez Piotra Rojka, ale z wielkim apetytem na zwycięstwo jadą piłkarze ręczni Uniwersytetu do lidera grupy C pierwszej ligi. Radomianie zmierzą się na wyjeździe z Anilaną Łódź. Szczypiorniści Uniwersytetu przegrali w inauguracyjnej kolejce spotkań z Mazurem Sierp 27-28. Radomianie prowadzili przez większość meczu, ale w końcówce dali sobie wydrzeć zwycięstwo. 40 minut meczu w naszym wykonaniu było wzorowe, ostatnie 20 zagraliśmy słabo. Czego zabrakło akademikom? Mówił o tym prezes klubu Tomasz Iskra w magazynie sportowym Telewizji Dami. Nasz zespół jeszcze musi popracować nad tym profesjonalizmem pierwszoligowym. Tu już nie tylko trening, nie tylko technika, ale i taktyka, i zimna głowa. Gdyby Radomianie zachowali więcej zimnej krwi, z pewnością inaczej wyglądałaby końcówka meczu. Drużyna przeciwna zagrała konsekwentnie i skończyło się jedną bramką, co jest najgorsze, jeżeli chodzi o wynik w meczu. Prezes nie traci jednak optymizmu, wskazuje na doświadczenie z poprzedniego sezonu. W poprzednim sezonie udało nam się wyciągnąć wnioski z potknięć. Zespół się świetnie zachował po przegranym meczu w słabym stylu. Myślę, że to doświadczenie mamy. Potrafimy wyciągnąć wnioski z nieudanych występów. Wyciągnięcie wniosków będzie tym ważniejsze, że w sobotę Radomianie zagrają w Łodzi z liderem, czyli zespołem Anilany. Łodzianie wygrali w pierwszej kolejce z rezerwami Azotu w Puławy 39-25. Uniwersytet wystąpi osłabiony, bo kontuzjowany jest Piotr Rojek. Choć nie wykorzystał on bardzo ważnego rzutu karnego, to zdobył w sumie 6 bramek. W ekipie z Radomia lepszym dorobkiem może pochwalić się tylko Marek Kubajka, który trafił do siatki rywali 8 razy. Mecz Anilana Uniwersytet rozpocznie się w sobotę o godzinie 18. Rozpoczęły się też rozgrywki drugiej ligi. W pierwszej kolejce Enea Orlęta z Woleń wygrały na wyjeździe z Padwą 2 Zamość 47-23. Natomiast w sobotę rozpocznie się sezon pierwszej ligi kobiet. Po raz pierwszy w historii zagra w niej drużyna APR Radom. Na początek Radomianki zmierzą się w Warszawie z drużyną Wesołej. W sobotę w publicznej szkole podstawowej nr 33 odbędzie się piąty memoriał Danuty Fryszkowskiej. Wystąpi 6 siatkarskich drużyn w kategorii kadetek i młodziczek. Początek turnieju o godzinie 9. W 21. odcinku cyklu Retro Sport w telewizji Dami i na portalu cozadzień.pl pokażemy mecz 1/16 Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn pomiędzy AZS Politechniką Radomską a Pogonią Zabrze. W poprzednim tygodniu zaprezentowaliśmy mecz w ramach towarzyskiego turnieju w siatkówce mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Radomia pomiędzy Jadarem Radom a Awią Świdnik. W najbliższy piątek, 25 września, pokażemy mecz 1/16 Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn pomiędzy AZS Politechniką Radomską a Pogonią Zabrze. Premiera kolejnego odcinka cyklu Retro Sport w piątek 25 września o godzinie 20.30 w telewizji Dami oraz na portalu cozadzień.pl. Mecz komentowali Andrzej Mędrzycki i Piotr Szprendałowicz. Przeżyjmy to raz jeszcze. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.